Dzień dobry, to jest Telewizja Gazety Olsztyńskiej. Zapraszamy na kolejną rozmowę, kolejny wywiad. A dzisiaj naszym gościem jest Małgorzata Jasińska. Była już polska kolarka pochodząca z Barczewa pod Olsztynem, a więc z Warmii. Jest po prostu ta dziewczyna stąd. Cześć Gosia, witam Ciebie bardzo serdecznie. Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie. I my również dziękujemy, że zgodziłaś się to zaproszenie przyjąć, bo byłaś na naszej liście gości już jakiś czas i cieszę się, że wreszcie udało nam się spotkać. Dla Ciebie jest to trochę luźniejszy czas, chociaż zakończyłaś karierę już oficjalnie, ale o tym za chwilę porozmawiamy. Pozwól, że ja jeszcze Ciebie krótko przedstawię od tej kolarskiej strony. A zatem Gosia jest czterokrotną mistrzynią Polski ze startu wspólnego. Również raz została mistrzynią kraju w jeździe indywidualnej na czas. Ma też kilka zwycięstw na swoim koncie, ale też kilka bardzo dobrych rezultatów w wyścigach takich najbardziej prestiżowych, największych na świecie. Była między innymi piąta na Mistrzostwach Świata w Innsbrucku w 2018 roku. Była szósta w tym samym roku w klasyku belgijskim, jednym z najtrudniejszych w kobiecym kalendarzu, Ronde van Vlaanderen. No i jeszcze ileś tam miejsc w pierwszych dziesiątkach. Generalnie długa, bogata kariera podzielona pomiędzy pomoc liderkom drużyn, no i też walką o swoje własne cele. Gosia też ścigała się w dużych drużynach międzynarodowych, między innymi w hiszpańskim Movistarze, czy wcześniej we włoskiej drużynie Ale Cipollini. To tak w skrócie, chyba się nie pomyliłam. Nie, perfekcyjnie. Perfekcyjnie, to super. Gosia, to może zacznijmy tak odwrotną chronologię przyjmijmy od tego, co dzieje się teraz, będziemy się później trochę cofać. Niedawno ogłosiłaś, że kończysz karierę kolarską. Powiedz, kiedy ta decyzja została w Twojej głowie już ostatecznie podjęta i dlaczego? Tak naprawdę, jak na razie skończyłam karierę, szosową karierę kolarską, więc tak naprawdę zobaczymy, czy jeszcze kolarstwo będzie w moim życiu, będę stosować je z perspektywy zawodnika, uprawiać je. Bo są jakieś jeszcze moje plany, jakieś marzenia, które mam do zrealizowania. Na pewno kariera szosowca odchodzi już na bok, bo myślę, że to już czas. A pierwsze jakieś zastanowienia chyba doszły, myślę, że na przełomie roku tamtego, znaczy tego roku. To już jakieś takie po sezonie, który był naprawdę bardzo ciężki, no zaczęłam się zastanawiać. No ale jak to zwykle bywa, nowa motywacja, nowe bodźce. No i tak od czerwca no, ta myśl zaczęła powracać. Muszę się uczepić, mówiąc kolokwialnie, tego co powiedziałaś. Rozumiem, szosa idzie na bok, ale przecież są inne dyscypliny w kolarstwie. Górskie na przykład, torowe, albo też ostatnio kolarstwo gravelowe, albo romantyczne. Wiem, że rower gravelowy polubiłaś. Powiedz, myślisz o tym, że może gdzieś w tę stronę, że jeszcze, żeby rywalizować, czy to w wyścigach amatorskich, czy jakikolwiek? Myślę, że ta decyzja o zakończeniu kariery szosowej, tak naprawdę nie podjęłam jej od razu, ponieważ czuję jeszcze głód ścigania. A jeżeli jest się przez 25 lat, uprawia się ten sport i jeszcze masz chęć na ściganie, na poczucie tego, no, że latasz, że poczucie jeszcze tą adrenalinę i wiesz, że tak naprawdę nie jestem, mogę przed sobą powiedzieć, że nie jestem do końca wyeksploatowana, bo poczułam to na początku tego i poprzedniego sezonu, że naprawdę noga podawała. No to jednak ta chęć ścigania zostaje i tak jak powiedziałaś, myślę, że gravel. Chociaż ostatnio pierwszy raz na poważnie wystartowałam w wyścigu torowym w Izraelu, więc no też się przekonałam do tego i nawet ostatnio między nami miałam rozmowę z torowcami, którzy zaproponowali mi, że być może
Może jeszcze na tym torze, ale chyba tor to jednak za duże ryzyko dla mnie. No ale gdzieś tam iskierka w tobie jest, bo z tego co wiem, to tam szło ci całkiem nieźle, stawałaś nawet na podium i też no, to nie jest łatwe po prostu wejść na tor, na rowerze i od razu jakikolwiek by to nie był wyścig, jakiejkolwiek kategorii, ale to naprawdę coś w tym jest, także no... Trzeba korzystać z potencjału, prawda? Powiem szczerze, że nie wiedziałam, na co się porywam. Był to wyścig UCI, więc w bardzo jednak wyższej kategorii. Pierwszy raz w życiu na serio na torze. I właśnie. Dwa dni przed tak naprawdę nie umiałam stanąć w pedały. Wjechać na ścianę toru też było trudno, a w grupie jechać to też było duże przeżycie, dlatego postanowiłam, że taktyka to tylko i wyłącznie atakowanie. Tak, tak. Powinnyśmy chyba jeszcze wytłumaczyć widzom, którzy aż tak głęboko nie siedzą w kolarstwie, że rower torowy różni się od normalnego roweru chociażby tym, że nie ma przełożeń, to znaczy nie można zmieniać biegów, jest jedno przełożenie. Rower torowy nie ma również hamulców i trzeba cały czas pedałować. Nie ma możliwości tak zwanego puszczenia pedałów i jechania po prostu sobie, więc to jest zupełnie inna jazda. Ja myślę, że nawet bałabym się wsiąść, zacząć jechać, żeby po prostu nie popełnić tego błędu, że mam te hamulce, a jednak nie mam, bo pewne przyzwyczajenia też mamy z takiego normalnego roweru, prawda? Więc talent w tobie, Gosia, jest, bo skoro sobie tak szybko poradziłaś, to naprawdę szapoba. Tak, nie myślałam, że w wieku 37 lat będę uczyć się jazdy na rowerze torowej, więc to było też wyzwanie. Wyścigi gravelowe to jest coś, co zyskuje popularność ogólnie na świecie. To się stało, myślę, za sprawą jakiegoś rozwoju technologicznego, bo zaczęły być produkowane bardzo dobre rowery gravelowe, ale też pewnej mody na to wynikającej być może z tego, że ludzie chcą uciec od ruchu, od zgiełku samochodów. Ale też jest to nowe wyzwanie chociażby dla szosowców, którzy mogą łączyć trochę asfaltu i trochę innej nawierzchni, na przykład szutru. Mieliśmy już pierwszy wyścig dla zawodowców, dla mężczyzn, gravelowy. Kto wie, czy nie powstanie taki dla kobiet, ale będą też pierwsze mistrzostwa świata gravelowe właśnie pod auspicjami Międzynarodowej Unii Kolarskiej. Także widać, że jest to kierunek w kolarstwie, więc... Ty też to kupujesz, rozumiem, i podoba się tobie. Tak, po mojej podróży, którą odbyłam w październiku, powiem szczerze, że nie sądziłam, że może być to takie fajne i takie ciekawe. Chociaż myślę, że całkiem inaczej jest ścigać się po szutrach, niż sobie jechać 2000 kilometrów. Ale myślę, że to jest na pewno też wyzwanie byłoby wyzwaniem dla mnie. Ale czy akurat ten kierunek, to się wszystko zobaczymy, ponieważ wiadomo, w kolarstwie jest sportem, który nie jest tanim sportem i myślę, że to też... wymagałoby ode mnie jakichś kontaktów ze sponsorami. Mhm. Tak, wszystko trochę szczęścia, trochę planów i trochę strategii, jak to bywa w sporcie, prawda? Wspomniałaś o podróży, na razie zabrzmiało tajemniczo, ale jest to temat, który musimy omówić, ponieważ pisaliśmy też na naszych łamach o tym, na łamach Gazety Olsztyńskiej. Na przełomie września i października postanowiłaś podjąć się niesamowitej eskapady, to znaczy przejechać rowerem z Toskanii, z Lucki konkretnie, z takiego miasta w Toskanii, do swojego rodzinnego Barczewa. Postanowiłaś, że zrobisz to w 2 tygodnie, będziesz jeździć codziennie, miałaś wyznaczoną trasę i dokonałaś tego. To się udało bez większych przeszkód, przynajmniej takich, które powstrzymałyby ciebie od dalszej jazdy. 2000 kilometrów rowerem z Lucki do Barczewa z ekwipunkiem, co należy jeszcze podkreślić, bo wszystkie swoje rzeczy osobiste, kolarski strój, wszystkie inne rzeczy, które są potrzebne, miałaś ze sobą w sakwach na rowerze. Gosia, opowiedz o tym. Przede wszystkim mogę od razu zadać pytanie, które będzie się składało z kilku.
Jak ci się jechało? Po co to zrobiłaś? Po co było potrzebne tobie to wyzwanie? I jakie doświadczenia, jaką lekcję z tej swojej eskapady wyciągnęłaś? Przede wszystkim takie osobiste wyzwanie to chyba takie, kiedy no jest jednak przez 25 lat byłam kolarzem i ostatnie 2 lata w tym kolarskim świecie w moim wydaniu były no troszeczkę ciężkie, ponieważ i brak wyścigów i taka sytuacja, w której się znalazłam z ekipą. Potrzebowałam wyzwania, no i moja siostra powiedziała, że muszę zrobić coś dla siebie. I postanowiłam spełnić moje marzenie, które zrodziło się 11 lat temu w mojej głowie. Zawsze chciałam wrócić, zawsze tak mówiłam, wrócę kiedyś po sezonie z Włoch do domu, do Polski. To pierwsze. Później przy okazji tego chciałam pomóc osobom, które potrzebowały tej pomocy. Parę firm przyłączyło się do mojej akcji, przekazaliśmy środki finansowe na jednego z chłopców z podopiecznych Fundacji Się Pomaga. Firma Decathlon przekazała no jakieś tam również fundusze na jeden z klubów kolarskich w Głuchołazach, który po drodze przyjął mnie bardzo serdecznie w swojej szkole. Później założyłam zrzutkę.pl dla osób, które również potrzebowały pomocy. No i jeszcze jedna z firm, uczestniczyłam później po samej jeździe w warsztatach w Katowicach kulinarnych z dziećmi z domów dziecka, więc to wszystko jakoś połączyliśmy. To było to. Myślę, że przede wszystkim chciałam zrobić coś dla siebie i przy okazji dla kogoś. Było ciężko, bo nie byłam przygotowana na kilogramy, które mam wieść. Zakładałam sobie całkiem inne średnie. Ile ważył twój rower? 18 kilo. A normalnie ile waży? Bo to no 7,5, więc to tak była różnica. To tak jakbyś wiązła ze sobą wielki plecak, to tak by można było porównać, to jest tak. Takie przełożenie. I niekiedy trasa biegła po takich wzniesieniach, gdzie miałam ochotę zejść z roweru i podprowadzić rower, ale wiedziałam, że no nie wypada. Byłemu kolarzowi albo jeszcze obecnemu kolarzowi nie wypada zejść z roweru. No ale powiem szczerze, że było ciężko na samym początku. Ty miałaś również przyjemność i dziękuję bardzo, że użyczyłaś mi koła, towarzyszyć mi podczas ostatniego etapu. Więc z tej podróży też wyniosłam to, że warto iść za marzeniami i też niekiedy jakby mieć odskocznię od prawdziwego życia i pobyć samemu ze sobą. No i przede wszystkim no wiem, że jednak rower to jest ta pasja w moim życiu i numer jeden i na pewno nie chcę z niego zrezygnować. Tak, to prawda, ja odniosę się jeszcze, rzeczywiście miałam przyjemność tobie towarzyszyć na tym naprawdę już ostatnim fragmencie trasy, czyli na dojeździe do Barczewa tak naprawdę. I powiem szczerze, że dla mnie było to bardzo wzruszające, co wydarzyło się w Barczewie, czyli powitanie twoje, twoja rodzina, twoi przyjaciele, znajomi, a także władze Barczewa zorganizowały tobie powitanie. Przejechałaś przez taką wstęgę. Akurat muszę przyznać, że cieszę się, że pochodzę z tych rejonów, że mieszkam na Warmii i Mazurach, że mogłam właśnie z tobą ten etap pokonać, bo chociaż każdy byłby ciekawy, to przeżycie tego przyjazdu było czymś niesamowitym, co do dzisiaj mam gęsią skórkę, jak sobie o tym przypomnę. I te zdjęcia, które zostały z tego wydarzenia, naprawdę będą w moim takim prywatnym archiwum cenną pamiątką. Ale powiedz właśnie, jak wspominasz to powitanie, ten dojazd do domu? Byłaś zaskoczona, cieszyłaś się, jak to było? To było tak, że planując tą podróż, w ogóle nie myślałam, że będzie miała jakiś odzew i medialny, i taki, a o tym, że w Barczewie przywitają mnie władze, rodzina, to na pewno, to liczyłam na to, ale tak na przy ratuszu,
że przekroczę linię mety trzymaną przez moich siostrzeńców, że wszyscy przyjdą i będą mi gratulować. No nie liczyłam na to i w ogóle się tego nie spodziewałam. To na pewno było wiele emocji. Wiele emocji, bo jednak nie odczuwałam jeszcze tego zmęczenia i jeszcze się trzymałam jeszcze w miarę. Adrenalina działała. Ale tak dopiero po paru dniach zdałam sobie z tego, no, na co się porwałam i jaki odzew, pozytywny odzew miało te moje spełnianie moich marzeń dla innych osób. Miało bardzo duży naprawdę, bo to też było widać po zainteresowaniu artykułami w mediach, po odzewie w mediach społecznościowych. Także naprawdę miało duży, ale chciałabym Ciebie jeszcze, Gosia, zapytać, bo tak się złożyło, że ten ostatni etap pokonywałaś z Warszawy do Barczewa, prawda? I to był chyba najdłuższy, to było 220 tam z małym hakiem kilometrów na liczniku, pamiętam. I też chciałabym Cię zapytać jeszcze o ten aspekt fizyczny, bo jako zawodniczka, w ogóle jako kolarka, no nie było dla Ciebie problemem przejechać 150-180 kilometrów, ale robić to codziennie i robić to samemu, bo musimy powiedzieć, że inaczej jedzie się w peletonie czy w ucieczce, a no, w ucieczce to może się jedzie jeszcze ciężko, okej, ale w peletonie jedzie się na pewno inaczej niż samemu i to z ekwipunkiem. Więc powiedz mi, jak fizycznie Twój organizm dawał radę, czy też miałaś takie momenty, że już naprawdę czułaś, że to ciało odmawia posłuszeństwa, czy nie? No bo to było dzień w dzień, wiatr, nie wiatr, tak jak mówię, około 200 kilometrów średnio codziennie. I tak jak mówisz, różna trasa, we Włoszech właśnie, czy tam w Austrii zdarzały Ci się takie fragmenty zupełnie gdzieś tam na odludziu, gdzie nie było asfaltu, gdzie w ogóle, gdzie diabeł mówi dobranoc, mm-hmm. można powiedzieć. Powiedz, jak fizycznie, jakim to fizycznie było dla Ciebie doświadczeniem? Myślę, że to wszystko, no mimo że byłam fizycznie przygotowana, bo nie ukrywajmy, trenowałam, nie było tak, że odstawiłam na rower na bok i po miesiącu zdecydowałam, okej, jedziemy. Nie, normalnie trenowałam, ale myślę, że to wszystko mimo wszystko jest w głowie. Jeżeli byś teraz powiedziała mi, chociaż już mam jakieś takie dziwne pomysły, że mam przejechać 200 kilometrów, myślę, że dałabym radę, bo zauważam, że moja psychika pod tym względem jest bardzo silna i jeżeli mam jakiś cel i czegoś naprawdę bardzo chcę, wiem, że dam radę. I to było tak, że jeden dzień miałam naprawdę ciężki, przez cały etap 160 kilometrów, miałam kłopoty żołądkowe, jak dojechałam na miejsce, no to tak naprawdę, żeby dotrzeć do podprysznic, zajęło mi to no, dobrą godzinę. I zastanawiałam się, czy nie będę dzwonić po rodziców, czy po znajomych. Ale postanowiłam, że okej, odhaczamy, zobaczymy jak jutro rano. No i rano okazało się, że siły wróciły. I to jest chyba tak było dobrze, że miałam mimo tego wielkiego celu dojechać do domu, miałam pośrednie cele każdego etapu. No i podczas etapów miałam te punkty takie, które musiałam odwiedzić i zrobić parę zdjęć. A podczas podróży też myślę, że pomagało spotykanie nowych ludzi i niekiedy myślę, że zawarcie znajomości, które no, zostaną na jakiś czas. Mhm. Tak, to gratuluję Tobie tego osiągnięcia, bo to zupełnie inny rodzaj niż zajęcie dobrego miejsca w wyścigu, czy zwycięstwo, czy tytuł mistrzyni Polski, ale czasami, kto wie, czy nie jeszcze trudniejsze, bo to jest walka z samym sobą, tak jak mówisz. I to, co mówisz, to myślę tylko jest dowodem na to, że to tam, gdzie są granice naszego ciała, tak naprawdę one leżą w głowie. I to taka nawet lekcja dla naszych widzów, jeśli chcieliby podjąć na przykład jakieś aktywności fizyczne. To też jest śmieszne, bo ja tego dnia, w którym Tobie towarzyszyłam, nie czułam się najlepiej, jak wyjechałam na rower, bo dojeżdżałam do miejsca spotkania. Około 40 kilometrów to było, żeby Ciebie spotkać. Jechało mi się naprawdę średnio. To już był koniec września. Ja nie jestem przecież zawodowym sportowcem, więc ta u mnie forma to jest takie wahadło, roller coaster.
miałam jeszcze pod wiatr i w ogóle jechałam sama. Myślami byłam już przy spotkaniu z tobą, przy tym powitaniu w Barczewie. I jak się spotkaliśmy i wracaliśmy, to jechaliśmy dwa razy szybciej niż ja jechałam sama i rozmawialiśmy, coś się działo i to po prostu tak jakby we mnie wstąpiły nowe siły, więc to pokazuje, jak głowa jest ważna we wszystkim, prawda? To na pewno. Gosia, to z racji tego, że rozmawiamy w Olsztynie dla medium z Olsztyna, to pomówmy o czymś, co się bardzo wspaniale się złożyło w Twojej karierze, to znaczy dublet na Mistrzostwach Polski, który ustrzeliłaś w 2018 roku, dokonałaś tego tutaj, bo w Ostródzie, czyli na Warmii i Mazurach, więc jesteś stąd i takie, pomimo że wcześniej miałaś właśnie, tak jak powiedziałam, już tytuły Mistrzyni Polski, to ten dublet zrobiłaś tu w Ostródzie, to były po prostu Twoje mistrzostwa. Pewnie wygrałaś zarówno jazdę na czas, jak i wyścig ze startu wspólnego. Jeżdżąc wtedy jeszcze właśnie w tym hiszpańskim Movistarze, czyli drużynie jednej z najlepszych na świecie kobiecych, później z tą koszulką do tej drużyny poszłaś, mogła się reprezentować na arenie międzynarodowej. Jak wspominasz tamte Mistrzostwa Polski i ten sukces? To też ciekawe historie tam się działy pod tym względem, że ten rok, nawet poprzedni, każdy sportowiec, który należy do kadry narodowej, musi co 6 miesięcy przechodzić badania w Centralnym Ośrodku Medycyny Sportowej. No i od ponad roku wykryto u mnie jakieś szumy serca, coś tam było nie tak, wiele badań i to też mnie obciążało psychicznie. No i przed samym, nie wiem, chyba z 10-15 dni przed Mistrzostwami Polski przyjechałam do Polski, pojechałam z rodzicami do Warszawy na badania, no i się okazało, że muszę koniecznie zrobić kolejne badania. Miałam zrobić rezonans magnetyczny z kontrastem. I tak wyszło, że akurat tylko i wyłącznie miałam możliwość zrobienia go prywatnie najszybciej w Olsztynie w dzień jazdy indywidualnej na czas. I tak sobie mówię, no to co, z czego zrezygnować? Ale te badania było konieczne, więc o 8 rano pojechaliśmy na badania. 40 minut 50 trwało badanie. Później bezpośrednio z Olsztyna pojechaliśmy na start. W międzyczasie piłam litry wody, żeby ten kontrast wypłukać. To trzeba tak robić, tak. Więc przyjechałam szybko na rozgrzewkę. Byłam bardzo zestresowana wynikiem tych badań, tymi badaniami. Nie myślałam tak naprawdę o tym wyścigu. To jakby kiepski początek dnia, tak. W Mistrzostw Polski, kiedy masz potem jechać, tak. O Mistrzostwo Polski. Tak, ale rozgrzałam się na szosie, wróciłam. Oczywiście założyłam radio, za mną jechał mój tata, mój brat i mój chrześniak, który na marginesie rozpoczął swoją karierę kolarską, więc mam nadzieję, że będzie kontynuacja. No i okazało się tak, że już jestem gotowa do startu, a moja mama dzwoni, odebrała telefon, że są wyniki badań. No i okazało się, że tak naprawdę wyniki są ok i nic strasznego się nie dzieje z moim sercem. Więc tak naprawdę odetchnęłam i pojechałam popłakałam się ze szczęścia i pojechałam ten wyścig no tak z radością. No i oczywiście radio, które miało służyć do dopingowania mojej jeździe. Tata naprawdę, bo mieliśmy później oglądałam nagranie, no starał się, żeby mnie dopingować z bratem. Okazało się, że nie działa, więc wyścig pojechałam sama. I później na mecie, kiedy przejechałam linię mety i później jeszcze czekałam na kolejne zawodniczki, które dojadą i słyszę głos, krzyk mojej siostry, że wygrałam. No i cała rodzina była przy tym, jak pierwszy raz wygrałam jazdę indywidualną na czas, no to też było wielkie przeżycie. I ludzie, których znałam od początku mojej kariery, trener Schulz, czy koledzy, którzy zaczynali ze mną trenować, no przychodzili, gratulowali mi, czy cieszyli się moim zwycięstwem. No ale później za dwa dni był wyścig ze startu wspólnego. To już była taka większa presja i pamiętam dzień przed, trochę się stresowałam i moja siostra, która trenowała mnie od strony mentalnej,
No myślałam, że nie damy rady. No ale ona zastosowała takie ćwiczenia, w których tak naprawdę uspokoiłam się i byłam skupiona na tym, jak ma być. I chyba właśnie rundę do końca, no mimo ataków nie udało mi się odjechać. Mhm. Ale przypomniałam sobie, że mam jechać po prostu z sercem i zaatakować tam, gdzie czuję. No zaatakowałam na ostatniej rundzie. I całą rundę jechałam na solo. Tak, bo na początku tej ostatniej rundy i wjechałaś na solo do Ostrudy. Tak. I to było miejsce tak naprawdę, w którym nigdy bym się nie spodziewała, że tam zaatakuję. Mhm. Chyba moje koleżanki spodziewały się, że w innym miejscu. Ja sama się tego nie spodziewałam, ale tak poczułam i pojechałam. Mhm. Czyli nie kalkulowałaś i pojechałaś do przodu i to był ten dublet i to było naprawdę... duże osiągnięcie, no bo jeśli chodzi o rywalizację kobiet, to mówiło się właściwie tylko o tobie wtedy i tak, bo akurat byłam na tych mistrzostwach, więc pamiętam dobrze te emocje. Widziałam też ciebie za metą, pamiętam jaka radość towarzyszyła tobie, twojej rodzinie, wszystkim, także to było super. I Gosia, tak się składa, że miałam jeszcze okazję być na innej imprezie, w której również odniosłaś duży sukces. To 5. miejsce na Mistrzostwach Świata w Innsbrucku. Również wtedy byłam na tych mistrzostwach i pamiętam to. Może właśnie jakoś tak było, że ty do Mixzone, czyli miejsca, gdzie przeprowadza się wywiady po wyścigu, dotarłaś później. Najpierw były twoje koleżanki z reprezentacji i powiem ci szczerze, że utkwiło mi to bardzo w pamięci, jak dziewczyny po prostu wzruszały się ze szczęścia, z radości, że ty zdobyłaś to 5. miejsce, bo może to nie było miejsce na podium, ale naprawdę jechałaś tam w takim towarzystwie. To był naprawdę no, najwyższy poziom, jaki może być. Najlepsze kolarki na świecie, które do dziś święcą duże triumfy i są z tej elity, naprawdę top topów, można powiedzieć. I to była też bardzo trudna, taka górska trasa w Austrii, ciężka runda wymagająca. I to był dalej ten 2018 rok. Ty chyba byłaś wtedy w formie życia, prawda? Bo to naprawdę no, miałaś ten gaz w nodze, który pozwalał ci... Tam pamiętam, bo my jako dziennikarze oglądamy to na monitorze, dopiero można wyjść sobie na końcówkę. Ale pamiętam, że tam później się to trochę podzieliło, znaczy odjeżdżała Van Vleuten chyba wtedy, która wygrała Van der Breggen, tak, bo ona miała jakieś kraksy chyba. I ona tam oczywiście odjechała i wygrała na solo, jakby wyścig toczył się o drugie miejsce, ale o to podium tam zabrakło tobie dosłownie kilka obrotów pedałami, żeby znaleźć się na tym podium. Było to naprawdę wszystko bardzo blisko, więc ty po prostu byłaś wtedy na poziomie... no światowym w tamtym wyścigu. Myślę, to też było, to też w zależności jeszcze jak ocenisz, bo tak naprawdę przed samymi mistrzostwami świata myślę, że psychicznie byłam bardzo dobrze, bardzo dobrej formie i właśnie ta praca mentalna odniosła swoje pozytywne skutki, bo przed samymi mistrzostwami świata miałam inny plan dotarcia na mistrzostwa świata, tu trening, objazd trasy i to też jest tak, jeżeli sportowiec już ma wszystko poukładane, no to fajnie by było, jakby było tak, jak sobie poukładał. A tutaj się okazało, że przed samym wylotem spędziłam chyba na lotnisku w Pizie 8 godzin. Okazało się, że jednak nie wylecę tego dnia i muszę przespać się w hotelu, o 3 w nocy wyjechać do Florencji, później zamiast do Innsbrucku polecieć do Monachium, później i to wszystko się zmieniło. Byłam dzień krócej, przejechałam trasę, no i tak naprawdę te Mistrzostwa Świata też były jakby trochę zbiegły, nie miałam czasu analizować i myśleć. I wtedy okazało się, że jednak to, co masz w głowie, ważniejsze jest, co masz, znaczy pod nogą też trzeba mieć, ale jednak jest ważniejsze. A myślę, że ten 2018 to tak naprawdę, to w moim życiu było tak, że wszystko się poukładało. Był to taki okres dobry pod względem zdrowia, pod względem spokoju i finansowego, bo to wiadomo, Movistar był dobrą ekipą, która wywiązywała się z kontraktów, więc myślę, że wszystko się dobrze poukładało i złożyło. I wtedy można tak naprawdę z czystym sumieniem no, zbierać owoce, plany. Tak. Skupić się na tym, co najważniejsze.
Gosia, powiedziałaś już, że masz w sobie pewien niedosyt, jeśli chodzi o rywalizację, że rywalizować byś jeszcze chciała, że wcale tego nie wykluczasz, ale powiedz tak, dokonując jakiejś refleksji, podsumowania, po zakończeniu właśnie tej szosowej kariery, to czujesz się spełniona, czujesz się szczęśliwa, zadowolona, czy jakiś mały tam odsetek na niedosyt też zostaje? Jak to jest, powiedz? Jest tak. Pod względem kolarskim tak. Myślę, że zawsze wkładałam moje serce, całe serce w przygotowania, w treningi, w wyścigi. Zawsze starałam się jak najlepiej wykonać zadania powierzone przez dyrektorów sportowych. Być może, pewnie, jeżeli bym miała jeszcze raz możliwość, nie wiem, innych taktycznie pojechania, w inny sposób taktycznie wyścigów, być może bym coś zmieniła, ale wiem, że zawsze jechałam z sercem i nigdy u mnie nie było kalkulowania. Więc to na pewno i to mi dawało tą radość w tym kolarstwie. Z perspektywy czasu pewnie bym podjęła inne decyzje odnośnie ostatnich 2-3 lat, ale myślę, że też jestem w zgodzie ze sobą pod względem, nie wiem, jako człowieka, pod względem ludzkim i pod względem mojego sumienia. Więc, to jest najważniejsze chyba. Tak, tak. Pod względem kolarskim na pewno bym to inaczej było podjęła. Inaczej inne decyzje, tak, być inne może, decyzje, bo być może to całkiem inaczej moja kariera w ostatnich latach by się potoczyła, bo tak jak mówiłam, to było tak, kiedy w pierwszych miesiącach czujesz naprawdę, że jesteś w takiej formie życia, w której jeszcze nigdy nie byłaś, no a później no, różne sytuacje nie umożliwiają ci pokazania swojego poziomu. Różne sytuacje zdrowotne, ale też Gosia, musimy powiedzieć naszym widzom jedną rzecz. W zawodowym kolarstwie bardzo ważna jest drużyna, bo ona ci daje sprzęt, bezpieczeństwo finansowe. To jest w twoim przypadku praca, to nie jest hobby. Ty byłaś zawodową kolarką, ty z tego żyłaś. Ale ty jesteś jednym z tych przykładów i są jeszcze u nas kolarki, które tego doświadczyły. Nie zawsze niestety drużyna ze swoich obowiązków się wywiązuje. Nie zawsze też jej samej wiedzie się dobrze. To znaczy nie zawsze udaje się znaleźć sponsora, żeby zawodnikom zapewnić dobre warunki. I niestety to nie jest wcale tak, że każda drużyna jest tą najlepszą, taką jak chociażby Movistar, której wszystko jest okej. Ty niestety również trafiałaś na takie drużyny, które nie były w stanie się wywiązać z tych obowiązków, które nie zapewniały tego spokoju. I ty możesz sama trenować, prawda? Możesz dawać siebie wszystko, ale niestety nie wszystko jest od ciebie w 100% zależne. I chodzi mi o to, że nie zawsze ty tylko masz wpływ na swoją karierę. I w twoim przypadku też tak było. To nie chodzi chyba o to, żeby kogoś obwiniać, oskarżać nie. I zwieszać się na jakimś krzyżu, ale trzeba to po prostu uświadomić, że jednak no, drużyny są ważne, a ty w ostatnich latach niestety trafiłaś na ekipy, które no, tego dobrze nie robiły, prawda? No tak, ale myślę, że pomijając to i pomijając to, tak jak powiedziałam, jestem w zgodzie z własnym sumieniem i mam czyste sumienie. Pod względem innych ludzi. No, taka była sytuacja i nikogo, znaczy mogłabym obwiniać wiele osób, ale myślę, że te trudne sytuacje też wzbogaciły mnie o dużo doświadczenia i dużo pokazały, dały mi egzamin, że jednak w każdej sytuacji mogę odnaleźć rozwiązanie i poradzę sobie. I myślę, że to też ważne jest właśnie w kolarstwie kobiecym. Nie wiem, jakie są mężczyzn, bo mogę tylko mówić o swoim przykładzie, ale przede wszystkim no, potrzebne jest trochę takie ludzkie, bo teraz dużo się mówi o watach, o liczbach, o logistyce. Okej, to jest bardzo ważne, ale odchodzi się od tego ludzkiego podejścia do zawodnika, do zrozumienia. No właśnie, chyba zawodowy sport, przepraszam, że ci wchodzę w słowo, zapędza się w to, prawda? Czyli w takie
bardzo nastawienie na wynik, obserwacje tylko osiągów, a gdzieś być może zapomina się, że to są koniec końców ludzie, którzy mają swoje emocje, problemy. I to chyba obserwujemy w tenisie na najwyższym poziomie, w kolarstwie, w piłce nożnej, w czymkolwiek, w siatkówce. Więc myślę, że to wszystko, na ważną rzecz zwróciłaś uwagę. Że to wszystko przechodzi pod względem, znaczy zawodnika się ocenia pod względem cyferek. A myślę, że tak najważniejszy jest kontakt z nim i zrozumienie, co czuje i jak można do niego dotrzeć, a nie po prostu na jakim etapie formy jest, bo... To prawda. I Gosia, dużo się mówi teraz o tym, że Iga Świątek ma trenerkę mentalną, psycholożkę Darię Abramowicz, która z nią współpracuje. Większość pewnie to odkryła, że zobaczyła, przekonała się, jak ważne jest mieć w sztabie kogoś od przygotowania mentalnego. Ty od wielu lat mówiłaś o współpracy ze swoją siostrą, wspominałaś nawet dzisiaj, że przy wielu sukcesach tobie towarzyszyła, więc można powiedzieć, byłaś taką prekursorką. Może cały świat o tym nie mówił, bo kolarstwo jest jednak trochę mniej popularnym sportem niż tenis i to się różnie układa, ale ty byłaś prekursorką. Tyle, co Iga Świątek bym była bardziej popularna, no ale... No, niestety, właśnie tak może jest. Może wkrótce. A pracę na treningach wykonywałaś na pewno nie mniejszą niż Iga Świątek, to tak tylko... Na marginesie dodając. Gosia, krótko powiedz proszę, bo czas już nas trochę ogranicza, o plany. Mówiłaś trochę już o tym aspekcie sportowym, ale wiem też, że jesteś osobą, która lubi się rozwijać, szuka nowych wyzwań. Po prostu powiem wprost, co robiłaś w siedzibie Międzynarodowej Unii Kolarskiej w Szwajcarii? No to teraz będzie autoreklama. Jestem pierwszą dyrektorką sportową, bo nie znam w Polsce, która ma dyplom dyrektora sportowego Międzynarodowej Unii Kolarskiej, więc bardzo cieszę się z tego, że egzamin zdałam pozytywnie i mam możliwość, być może będę miała możliwość, na razie jeszcze tego nie wiem, pracować z ekipami najwyższej klasy World Touru. No, papiery mam, predyspozycje to już nie mi oceniać, chyba chciałabym zostać też w kolarstwie. W jaki sposób? Na pewno trenować będę, więc pod względem tego, czy będę pedałować będę, a co dalej, no to zobaczymy. Czyli takie właśnie rejony, dyrektor sportowy, trener, to ciebie gdzieś tam interesuje? Tak, trener, ale na pewno nie trener, który tylko opiera się na... Na fizycznym przygotowaniu? Na tylko i wyłącznie planach treningowych. Mhm. Ja muszę mieć jednak kontakt z zawodnikiem. Mhm. Chyba czyli nie to, że zawodnik prześle ci dane wgrane do komputera i ty na tej podstawie będziesz pracować. Nie czuję tego, bo tak naprawdę z moim trenerem... mój tata był moim trenerem przez całe życie, ale jeszcze z włoskim trenerem. Mhm. Tak naprawdę zawsze mogę powiedzieć, jest moim przyjacielem, bo wie o mnie bardzo dużo i chyba taki rodzaj treningu tak naprawdę okej. Treningi, liczby też, ale mimo to rozmowa i kontakt z osobą, z człowiekiem. Czyli trener, który zna nie tylko cyferki, ale też to, co się dzieje u zawodnika. Jakie ma problemy, radości, bo to też ma wpływ na to, jak się prezentuje na szosie, no nie? Myślę, że przede wszystkim. Przede wszystkim. To powiedz, Gosia, jeszcze krótko, czym się zajmuje taki dyrektor sportowy, bo ktoś słyszy taką nazwę i o Boże, co to jest? Czym się zajmuje dyrektor sportowy w kolarstwie? Można powiedzieć, że wszystkim. Że wszystkim, że na każdym wyścigu jest jakby kierownikiem, który zarządza zespołem, ale przede wszystkim jedzie w kolumnie wyścigu, ma bezpośredni kontakt z zawodnikami, taktycznie określa strategię podczas wyścigu, więc myślę, że ma wiele funkcji. Ustala też składy, prawda? Tak, czyli... to również. Więc myślę, że ma sporo zadań i ma mało dni odpoczynku, więc to mi też bardzo pasowało. I też podróżuje po świecie. Tak, i też podróżuje po świecie, a jak moja rodzina mówi, już mnie nosi, więc długo w jednym miejscu nie wytrzymam. Tak, tak.
to nawet po tej eskapadzie z Toskanii tak było, że przyjechałaś, pobyłaś trochę już właśnie gdzieś tam po Polsce, potem do Izraela. Uff. Ale teraz w domu jestem do świąt, więc mam nadzieję, że tylko można będzie mnie spotkać w lesie na rowerze gravelowym. Okej, dobrze. Taka Brytyjka, Sherry Pridham, została pierwszą dyrektor sportową w męskiej drużynie World Tour w historii w tamtym roku, więc pierwszą kobietą w ogóle już nie będziesz, ale możesz być pierwszą Polką w takim razie. Mam nadzieję. I tego Tobie z całego serca życzę, Gosia. Dziękuję bardzo za wizytę w studiu Gazety Olsztyńskiej i życzę Tobie przy okazji wesołych świąt i wszystkiego dobrego w nowym roku, realizacji Twoich celów. Wzajemnie. Dzięki. Przede wszystkim dla Ciebie i dla Państwa realizacji marzeń i zdrowia. Dziękujemy. Dziękuję.